Dzisiaj jesteśmy we Wrocławiu. Idziemy na zakupy. Znowu będziemy kupować kaszę. Jak pamiętacie, pierwsza akcja we wrześniu. Badaliśmy kaszę gryczane, kaszę jaglaną. Pod koniec roku opublikowaliśmy raport na temat kasz gryczanych, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Przed nami raport na temat kasz jaglanych. W związku z tym, że we wrześniu w zeszłym roku również przebadaliśmy kasze jaglane, dzisiaj chcemy sprawdzić, co się zmieniło w tych kaszach. Robimy drugi punkt pomiarowy. No i będziemy sprawdzać, jakie wyniki tym razem będą miały kasze. Będziemy kupować dokładnie te same kasze, co ostatnio. Więc będziemy mogli porównać wyniki jednych i drugich i zobaczyć, czy coś się zmieniło, czy producenci poprawili jakość, a może wręcz odwrotnie, może się coś zepsuło. Zobaczymy. Idziemy na zakupy. Pierwszy sklep przed nami, idziemy do Osza. No jesteśmy po pierwszych zakupach. Mamy cztery produkty, czterech różnych firm. I teraz tak, główny inspektorat sanitarny zasugerował, że powinniśmy starać się trzymać, kupować te same partie produktów, co jest dość trudne w sklepach, w związku z tym, że panuje dość duży miszmasz właśnie w numerach partii, ale tym razem się udało. Mamy te same numery partii we wszystkich produktach, także no wierzymy w to, że udało nam się spełnić zalecenia GIS-u. I teraz będziemy jechać do kolejnego sklepu, także do zobaczenia za chwilę. Jesteśmy przed Lidlem, idziemy kupować kaszę Lidla. Kuchnia Lidla. Kuchnia Lidla, kasza jaglana. Zobaczymy, co tym razem, czy coś znajdziemy w niej, czy może będzie czysta tym razem. Zobaczymy. Kupiliśmy kaszę Lidla, kuchnia Lidla. Jedziemy dalej. No, skończyliśmy właśnie zakupy, udało nam się kupić 10 kasz. Praktycznie wszystko było, oprócz wszystkie kasze, które wcześniej kupowaliśmy i przebadaliśmy, były. Poza jedną, płatki kasze szczytno, kasza jaglana, płatki jaglane w sumie szczytno. Tych nie dostaliśmy niestety, ale kupiliśmy tej samej firmy, szczytno, marka szczytno, należy do firmy Melwit, więc kupiliśmy właśnie płatki błyskawiczne jaglane firmy Melwit. No i ten, i 10 kasz jutro praktycznie rusza do laboratorium. I będziemy wszystko wiedzieć już za parę tygodni. Kasz jaglanych. Razem z kaszami gryczanymi. Natomiast z wynikami badań zostawiliśmy Was na trochę później, ponieważ przebadaliśmy kasze jeszcze raz, dokładnie te same kasze, zrobiliśmy drugie badanie. Tak, to są wyniki z września. W tym momencie przyszły wyniki kasz, które przebadaliśmy w styczniu, które oglądaliście troszeczkę wcześniej, widzieliście, jak robiliśmy zakupy. No i teraz będziemy je otwierać. Razem z Wami zobaczymy, jak te badania wyszły powtórnie. To teraz otwieramy, uwaga. Otwieramy. Czegoś zapytać, chyba, że Wy nie będziecie tego mogli zobaczyć. Proszę, dostaliśmy z pismem, z fakturą i ze zleceniem. I mamy raz, dwa, 10 portów. I teraz tak, czystych kasz, uwaga, hura, hura, mamy czyste kasze znowu, raz. 6 badań jest przekroczeniem glifosatu. 4 są czyste. Pytanie, czy to się pokrywa, w związku z tym, że badaliśmy dokładnie te same kasze. No cóż, mamy teraz wyniki badań i znowu dużo pracy. Szykujemy się, zabieramy się za robienie raportu, który niebawem wydamy dla Was. Mamy nadzieję, że będziecie mieli z czego wybierać. Trzeba jeszcze pamiętać o tym, że to nie jest problem tylko kasz. I to nie chodzi, że to kasze są zanieczyszczone. Mówimy o tym, że zanieczyszczone czy pozostałości są we wszystkich produktach spożywczych. To
znaczy są produkty zanieczyszczone i są produkty wolne. W tej samej kategorii. Plusem jest to, że mamy informacje na temat faktycznie, co się dzieje w kaszach. Natomiast jest cała masa produktów, czy oleje, mąki, chleby, jajka, warzywa. Tam też jest podobnie, tylko tam generalnie mało wiemy. Mało wiemy na temat tego. To nie jest tak, że teraz, skoro wiemy, że są zanieczyszczenia pozostałości w kaszach, to znaczy, że mamy kaszę odstawić. Wręcz przeciwnie, nie. Powinniśmy spożywać kaszę, ale powinniśmy wybierać te kasze, które są faktycznie sprawdzone, dobre i wiemy, co się w nich dzieje, tak? Natomiast no, my będziemy robić ze swojej strony wszystko, żeby faktycznie coraz więcej produktów badać i dostarczać tam informacji na temat tego, co dzieje się w innych produktach. Po raporcie kasz gryczanych słyszeliśmy, że wielu z Was przestało po prostu kaszę gryczaną kupować. Nie chodzi o to, żeby jej nie jeść, chodzi o to, żeby wybierać kaszę czystą, bo kasza jaglana czy gryczana, one są po prostu zdrowe. My zrobimy wszystko co w naszej mocy, żeby znaleźć czyste, a Was zachęcamy cały czas do konsumowania kaszy jako jednego z bardziej pożądanych produktów. No i wspierajcie nas w tych naszych działaniach, bo jak zostaniemy sami, no to tu niewiele zrobimy. Możecie nas wspierać mentalnie poprzez upublicznianie tych informacji naszych. Możecie też nas wspierać finansowo również, wpłacać na nasze konto. Oczywiście nie zapomnijcie o subskrybowaniu kanału. Kanału. No i łapka w górę. Łapka w górę. Cześć. Cześć.